Mamy noc po tej dramatycznej burzy, wichurze, gradobiciu, które nawiedziły między innymi miejscowość Librantowa w powiecie nowosądeckim. Jaki ten obraz zniszczeń dziś się maluje? Znaczy obraz zniszczeń jest podobny do wczorajszego, bo myśmy tutaj wczoraj działali przy świetle dziennym i ten obraz no, nie był zbyt optymistyczny, bo to powalone drzewa, pozrywane dachy, zawieszone blachy na liniach wysokiego napięcia, zerwane linie energetyczne. To był ten obraz, który nas tutaj przywitał. Ludzie w szoku, którzy nie dowierzali, co się do końca stało. Ale no, staraliśmy się jak najszybciej ogarnąć sytuację i do każdego gospodarstwa, gdzie było jakieś uszkodzenia, skierować strażaków. Zadaniem głównie zabezpieczenia dachów foliami, które tutaj też zostały bardzo szybko zorganizowane z magazynów zarządzania kryzysowego, zarówno powiatowego, jak i gminnego. I naszym zadaniem było zabezpieczenie dachów budynków mieszkalnych, bo prognozy były takie, że burze i gwałtowne opady jeszcze mogą wystąpić. No i tak też się stało w nocy, że tutaj wystąpiły opady deszczu. Mamy na dzisiaj rano sygnał, że niektóre to nasze zabezpieczenia trzeba poprawić, bo uległy uszkodzeniu, no bo jak pada silny deszcz, no to jest oczywiście normalne. Dobra informacja to była taka, że nikt, pomimo widząc, co tutaj się stało i że tu wszystko fruwało, nikt nie został poszkodowany. Jedyna osoba nam znana, która została poszkodowana, to osoba cywilna, która włączyła się spontanicznie w pomoc w usuwaniu szkód, rozcięła sobie nogę, nie wiem, blachą, szkłem. Nie znamy tych szczegółów, bo to nie był strażak, ale to jest bilans jednej osoby poszkodowanej. To jest dobra informacja przy tym krajobrazie, który widzimy. No dzisiaj, skoro rano, myśmy wszystkie działania zakończyli około północy. Ja tu byłem ostatnią osobą, która zjeżdżała z tego terenu. Oczywiście prądu nie ma, więc takie znamienne słowa padły, że jak odjedziecie, bo my oświetlaliśmy tutaj teren działań i zgasicie swoje światło, to tu będzie rzeczywiście ponury krajobraz. I ten krajobraz był ponury i koszmarny, bo było bardzo ciemno, a w oddali było widać zbliżającą się burzę, czyli błyski w nocy. Szczególnie jest to nieprzyjemne, więc nie była to sytuacja do pozazdroszczenia. Jak dojechałem do domu gdzieś przed godziną drugą, no to za chwileczkę była burza tam, gdzie mieszkam. Pytałem, tutaj też niestety padało, no ale ta taktyka nasza wczoraj się okazała się słuszna, że zabezpieczyliśmy budynki mieszkalne foliami, żeby to, co nie zniszczyła trąba, żeby nie zalał deszcz. I to nam się udało. No dziś jesteśmy tutaj około 90 strażaków. Mamy wsparcie ze szkoły aspirantów. Przyjął cały autobus kadetów, młodych ludzi, adeptów pożarnictwa, którzy się uczą, no żeby pomóc tutaj w porządkowaniu tego, co jeszcze leży w różnych miejscach, a są to między innymi powalone drzewa, są to rozrzucone blachy, wiszące gdzieś blachy, no wszystko to, co może spaść gdzieś i spowodować ludziom krzywdę, no to idziemy od domu do domu, pytamy ludzi, co im trzeba pomóc i usuwamy tak, żeby chociaż na miastkę normalności im jak najszybciej powrócić. Rzeczywiście nie wszystko jest możliwe, żeby od razu usuwać, bo też tutaj szacowanie strat, ubezpieczyciele, to oni też, no nie można wszystkiego od razu usuwać, żeby też można było potem odzyskać z ubezpieczenia pewne rzeczy, czy pewne środki finansowe, które będą niezbędne na odbudowę, no ale to, co zagraża bezpieczeństwu i takiemu funkcjonowaniu, żeby chociaż ścieżka, czy jakieś dojście było do domu, no to będziemy starać się ludziom pomóc. No i planujemy pracować tutaj no, pewnie do godzin wieczornych, bo inaczej się pracuje przy świetle dziennym, inaczej przy świetle nocnym, nawet skoro mamy nawet oświetlenia nasze, no ale mimo wszystko przy sztucznym oświetleniu inaczej się pracuje, a mamy tutaj doświadczenia z dużego pożaru w Nowej Białej, że tam no, nie było tylu wypadków przy samym pożarze, co przy porządkowaniu, rozbieraniu konstrukcji. No tutaj zniszczenia nie pożarowe, ale podobne, tylko spowodowane przez trąbę powietrzną. Jeśli chodzi o ten bilans, ile budynków zostało uszkodzonych, da się to w ogóle oszacować oczywiście, na dziś? No my mamy przyjęte, żeśmy tutaj oszacowali. Tu, gdzie się znajdujemy w Librantowej, jest sytuacja najgorsza. Łącznie jest uszkodzonych 58 budynków, z tego na 16 budynkach mieszkalnych całkowicie dachy zniknęły, na 14 w częściach i 28 budynków gospodarczych tutaj jest uszkodzonych. I tutaj trąba powietrzna szła od Koniuszowej i tam te zniszczenia są w Koniuszowej. 9 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze, czyli łącznie jak policzymy, to tutaj w rejonie Librantowej i Koniuszowej mamy uszkodzonych 70 budynków. No w Koniuszowej te zniszczenia są ile mniejsze. Prawdopodobnie świadkowie mówią, że właśnie z tamtego terenu ta trąba się zaczęła, więc jeszcze nie miała takiego impetu i takiej siły, można domniemywać, ale też tam tych zniszczeń trochę jest. Natomiast na apogeum całe to było tutaj i można popatrzeć, ta droga
nie wiem jak ten przysiłek, czy ta dzielnica się nazywa, ona ma swoją nazwę, ktoś mi nawet ją podawał, no ona wzdłuż tej drogi szła i my też tak idziemy wzdłuż tej drogi, tak jak trąba i po lewej i po prawej stronie są strażacy i idą od domu do domu, żeby pomagać. Natomiast Librantowa i Koniuszowa to nie jedyne działania, gdzie prowadziliśmy na Sądecczyźnie. Były też działania na terenie Nowego Sącza i okolic. To były głównie powalone drzewa, bo tego było najwięcej, zalane budynki, były też kałuże, no ja sam jak jechałem do pracy po południu tutaj, no to miałem problem, żeby dotrzeć, bo tworzyły się korki, bo samochody nie przejeżdżały, bo woda stała, bo studzienki kanalizacyjne nie nadążyły odprowadzać tej wody. Także wczoraj zanotowaliśmy na Sądecczyźnie około 100 interwencji związanych właśnie z tymi gwałtownymi burzami i głównie tutaj ucierpiała no, północna część centralna, czyli sam Nowy Sącz i tutaj ta północna część powiatu. No, analizując radary pogodowe, to było widać, że ta burza tworzyła się gdzieś nad północ Limanowej. Mieliśmy taką nadzieję, że ona pójdzie tam w kierunku północnym i jakoś nas minie bokiem, ale niestety w pewnym momencie zmieniła kierunek i zahaczyła tutaj północną część Sądecczyzny, na której się właśnie znajdujemy. Dramat ludzki przede wszystkim, bo ludzie utracili dorobek całego życia. Jakie reakcje tych osób? Bo pan wspomniał, że chodzicie od domu do domu. Znaczy, no reakcje, chcę powiedzieć, o dziwo są bardzo pozytywne. Pozytywne w tym względzie, że no, nikt nie ma do nas pretensji o nic. Spotkaliśmy się w paru przypadkach, jak szliśmy od domu do domu, że nie potrzebują pomocy, sami sobie dadzą rady. Natomiast my każdemu staraliśmy się tą pomoc zaoferować, bo to jest ważne, żeby ludzie czuli się, że są służby, które chcą pomóc. Oprócz nas też pracowały inne służby. Wszystkie, które mogły coś pomóc, były tutaj na miejscu i dzięki temu no, w miarę szybko, bo jak trąba powietrzna wystąpiła gdzieś przed godziną, chyba między 16 a 17 godziny, nawet dokładnie sprawdzałem, bo to teraz nie jest istotne, przed północą skończyliśmy te działania, czyli tutaj no, udało nam się wspólnymi siłami, wysiłkiem wszystkich służb pomóc ludziom na tyle, ile się da. No, na pewno ten obraz tych zgliszcz tak szybko się nie zmieni, nie zniknie, bo to wymaga dużych przedsięwzięć i nie wszystkie tutaj zależą od strażaków, ale na pewno trzeba się liczyć, że kiedyś tutaj ta normalność powróci, a państwo pokazując te obrazki, myślę, że to skłoni się do tego, żeby ci ludzie nie zostali sami i mieli zawsze pomoc, bo każdy może się znaleźć w takiej sytuacji, nigdy nie wiemy, gdzie trąba powietrzna może wystąpić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.